Czas na powiatowy serwis informacyjny, a w nim comiesięczne zestawienie istotnych spraw dla mieszkańców powiatu i najważniejszych decyzji podjętych przez powiatowy samorząd. W programie także zaproszenie na najciekawsze wydarzenia tego miesiąca. Jacht Eco AWF wyruszył w 4-miesięczny rejs po Odrze, by prezentować koncepcję elektromobilności na wodzie, ale także by promować markę Kraina Górnej Odry i powiat raciborski. Dzisiaj typowe wypłynięcie łódki Eco, która ma promować zdrowy styl życia, te wszystkie rzeczy ekologiczne, ale przede wszystkim również cel promocyjny nie tylko Krainy Górnej Odry, ale również powiatu raciborskiego. Uważam, że wszystkie te rzeczy, które wpłyną na to, że powiat raciborski będzie bliżej znany nie tylko w województwie, ale w całej Polsce, bo mam nadzieję, że przyczyni się również do rozwoju gospodarczego naszego właśnie powiatu. Podczas rejsu naukowcy z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach przyglądać się będą przyrodzie nad wodą, zbadają stan powietrza i odnajdą miejsca przyjazne turystyce wodnej. Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Grzonki informuje o wolnych miejscach w placówce. Złota Jesień to instytucja pomocy społecznej, która przede wszystkim oferuje opiekę osobom starszym. Skorzystać z niej mogą seniorzy, którzy mają trudność w samodzielnym funkcjonowaniu. Aby zamieszkać w Złotej Jesieni, należy liczyć się z miesięczną opłatą ponad 4000 zł. Część tej kwoty pokrywana jest z dochodów samego mieszkańca, renty czy emerytury. Resztę może dopłacić rodzina bądź gmina na terenie, w której mieszka dana osoba. Żeby jednak skorzystać z oferty raciborskiego DPS-u, trzeba dopełnić pewnych formalności. Pierwsze kroki należy skierować do ośrodka pomocy społecznej, miejsca zamieszkania osoby, która ma do nas docelowo trafić. To właśnie w ośrodku pomocy społecznej rozpoczyna się procedura kierowania mieszkańca do domu pomocy społecznej. Nie zmienia to faktu, że my bardzo chętnie zapraszamy do wcześniejszego kontaktu z naszymi pracownikami socjalnymi, którzy przybliżą tą ścieżkę i myślę, że w dużej mierze wyjaśnią wiele wątpliwości. Przed podjęciem ostatecznej decyzji można także umówić się z pracownikami Złotej Jesieni i na własne oczy przekonać się, jak wygląda tu codzienność. A ta naprawdę jest ciekawa, bo podopieczni DPS-u mogą liczyć nie tylko na smaczne posiłki czy rehabilitację, ale też interesujące warsztaty czy wycieczki. W maju na Zamku Piastowskim zorganizowano pierwszy plener rzeźbiarski. Przez kilka dni artyści rzeźbili sylwetki opolsko-raciborskich książąt piastowskich. Możemy tutaj zobaczyć figurę księcia Mieszka Laskonogiego, tego, którego głównym pomnikiem jest cały odbudowany Zamek Piastowski. Możemy tu zobaczyć, teraz nie powiem w kolejności, którego księcia. Księcia Mieszka otyłego, siedzącego na tronie. Będzie książę Przemysł, za którego czasów powstała nasza kaplica. Będzie książę Władysław i książę Kazimierz. Plener trwał w sumie 4 dni. Wzięli w nim udział najlepsi rzeźbiarze z całego kraju. Wśród nich także mistrz Polski w rzeźbieniu w drewnie oraz dwóch artystów reprezentujących nasz powiat. Dzieła powstałe w wyniku pleneru można oglądać w różnych miejscach zamkowego dziedzińca. Powiatowe Centrum Sportu zastąpiło dawny Międzyszkolny Ośrodek Sportu. Wiosną istniejąca od ubiegłego roku instytucja pełną parą ruszyła ze swoją ofertą, która dzięki zmianie formy działalności dostępna jest teraz dla każdego. PCS ma w zasadzie nieograniczoną grupę docelową, jeśli chodzi o ofertę i usługi. MOS był placówką oświatową, więc kierował swoją ofertę wyłącznie do młodzieży szkolnej, zarówno podstawowej, jak i średniej. Natomiast PCS świadczy usługi dla klientów od wieku 7 lat do 100. Mamy tu i emerytów, i przedszkolaki. W ofercie PCS są m.in. zajęcia z akrobatyki i nowoczesnych form ruchu, piłki siatkowej i koszykowej, tenisa stołowego czy gimnastyki korekcyjnej. W najbliższym czasie rozegrane też tu zostaną turnieje szachowe i koszykówki. Już w sobotę 12 czerwca na Zamku Piastowskim w Raciborzu zaprezentują się zespoły mażoretkowe z całego kraju. Pierwszy ogólnopolski mażoretkowy zawrót głowy rozpocznie się o godzinie 13 salwą armatnią w wykonaniu raciborskiego kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Tego samego dnia, także 12 czerwca, późnym wieczorem zapraszamy Państwa do udziału w koncercie zespołu Kombi. Koncert ten jest aktem podziękowania dla pracowników służby zdrowia i innych osób zaangażowanych w opiekę i ratowanie życia podczas pandemii COVID-19. Muzyczna uczta połączona będzie z pokazem laserów i ogni. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
Festiwal Śląskie Smaki jest wyśmienitą okazją do skosztowania dań kuchni regionalnej województwa śląskiego i zapoznania się z jej kulinarnymi tradycjami. W tym roku uczestnicy festiwalu powalczą o złotą, srebrną lub brązową zapaskę w jednej z trzech kategorii: potrawa regionalna, produkt lokalny i potrawa lub produkt inspirowany tradycją. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13, a jego zwieńczeniem będzie koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk. Mieszkańcy powiatu raciborskiego będą mogli wspólnie kibicować piłkarzom zmagającym się w rozgrywkach Euro 2021. Już 14 czerwca na dziedzińcu Zamku Piastowskiego rusza strefa kibica. Organizatorzy zapewniają transmisję meczów oraz wyjątkową atmosferę.